Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszej pierwszej karierze w Football Managerze 2019. Moi drodzy, już z tytułu wiecie lub z poprzedniego streama, że jest to wyzwanie The Ultimate Football Manager Challenge. Pewnie kojarzycie Pentagon Challenge lub Hexagon Challenge, który ostatnio dosyć popularny był czy na polskim, czy też na zagranicznych YouTubach. I Pentagon czy Hexagon Challenge to jest nic w porównaniu do tego wyzwania. Ultimate Football Manager Challenge polega na wygraniu 33 rozgrywek na całym świecie. Tak więc oprócz wygrania 5 Ligi Mistrzów, które jest właśnie głównym celem w Pentagon Challenge, musimy wygrać jeszcze 10 lig, z czego 5 lig to jest Liga Hiszpańska, Liga Angielska, Liga Niemiecka, Francuska i Włoska i 5 jeszcze jakichś innych topowych lig. 5 Lig Mistrzów, to już mówiliśmy, 7 jeszcze międzynarodowych turniej, czyli na przykład Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Azji, czyli AFC, Copa America, Gold Cup w Północnej Ameryce, African Cup of Nations, oczywiście Mistrzostwa Świata, Puchar Konfederacji, oprócz tego jeszcze 11 innych, czyli 10 Pucharów Krajowych. Czyli myślę, że w każdym kraju, w którym będziemy się starać wygrać ligę, też będziemy oczywiście wtedy dążyli do tego, żeby wygrać Puchar Krajowy, no i oczywiście klubowe Mistrzostwa Świata. Jest jeszcze kilka rzeczy, których musimy przestrzegać właśnie grając w to wyzwanie, czyli nie możemy odsłonić atrybutów zawodników, one muszą być zasłonięte, nie możemy oczywiście korzystać z edytora FM, nie możemy dodawać tutaj żadnych dodatkowych lig, czyli jedziemy na standardowej wersji Football Managera, dlatego też super, bo nie muszę czekać na żadne ligi, tylko po prostu już w becie mogę rozpocząć to wyzwanie. Ilość lig oraz baza danych oraz czas, kiedy rozpoczniemy sobie grę, są dowolne, tylko że po prostu no, trzeba dostosować się do tych wszystkich zwycięstw, które musimy osiągnąć. Oczywiście cała lista tego, co teraz powiedziałem, jak wygląda to wyzwanie, oczywiście znajduje się też na dole w opisie. No i zapraszam też was do zagrania sobie u siebie w domach tego wyzwania, ponieważ uważam, że jest to najtrudniejsze, najpotężniejsze wyzwanie w Football Managerze. No i mam nadzieję, że uda mi się to wykonać w tym roku. Tak więc jak widzicie, zaczniemy tutaj w Azji. Wszystkie ligi dostępne w Azji wzięliśmy, czyli Australia, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Korea Południowa, Malezja, Singapur. Zaczynamy najwcześniej jak można, czyli wzięliśmy sobie tutaj wczesny okres przygotowawczy w Singapurze i zaczniemy 25 grudnia 2017 roku. No i dobra, ja już tutaj stworzyłem sobie menedżera i zacząłem grę, wczytałem całą bazę danych, no i moi drodzy, kluczowym w tej karierze jest to, żeby zacząć no typowo jako chłopak nie znający się kompletnie na piłce, czyli bez żadnej reputacji, bez żadnego doświadczenia z piłką nożną. Zaczynamy typowo od zera do bohatera, zobaczymy co z tego będzie. No i ja tutaj ustawiłem sobie 4 punkty na defensywę, 2 na determinację, poziom dyscypliny i motywowanie. No i to wszystko, czym na razie odstajemy od jedynek. Tak więc tak, no nie zostało nam myślę nic innego jak po prostu rozpocząć poszukiwania klubu, no bo o to w tym wszystkim chodzi, tak więc zobaczmy co my tutaj mamy. No jest kilka klubów, są kluby koreańskie, w Chinach też jest Guangzhou, no właśnie zobaczmy jak tam, no właśnie chińska liga najlepsza w Azji, tak więc no tam myślę będziemy się pchać, czyli pierwszą ofertę, jaką złożę w Football Managerze 2019, będzie Guangzhou. Guangzhou, chińska Superliga, czyli właśnie, są już w Ekstraklasie. No raczej tutaj nie ma szans na to, żebyśmy dostali pracę, ale spróbujemy. No i dobra, no myślę, że na ten początek ja tutaj po prostu do wszystkich oczywiście klubów wolnych będę się zgłaszał. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No minęło kilka dni, ja złożyłem podanie o pracę do wszystkich klubów, no i niestety ze wszystkich klubów dostaliśmy odpowiedź negatywną. Jeszcze zostały reprezentacje, no ale jak jednogwiazdkowy zespół nas nie chce, to ja nie wiem, czy reprezentacja Korei Północnej też będzie nas chciała. No nic, no trzeba czekać. Trzeba teraz lecieć na spacji i trzeba czekać na kolejne kluby, które będą dostępne.
No, uwaga, uwaga, pojawiła się oferta. Zapraszają nas Persebo Madura FC. Zobaczmy, skąd oni w ogóle są. Indonezyjska druga liga, pierwsza faza. Madura FC. Jeszcze tutaj nie grali żadnego meczu. Mamy 13 kwietnia, czyli aż 4 miesiące tutaj czekaliśmy. Na urlopie spędziłem, ale szybko, szybko w sumie tutaj się przerenderowało, tak więc spoko. No i dobra, bierzemy udział w tej rozmowie motywacyjnej, bo jak na razie pierwsza. W historii pierwsza na tym sejwie rozmowa motywacyjna. Nie znamy języka oczywiście. Futbol to uniwersalny język. Nie za wiele się zmieniło, jeśli chodzi tutaj o rozmowę kwalifikacyjną z klubami. Nigdy dotąd nie prowadził pan drużyny klubowej. No, każdy kiedyś zaczynał, prawda? Nie prowadziłem jeszcze klubu, ale bardzo bym chciał w końcu to uczynić. No tak w sumie, nie? Czekam na właściwą okazję. O, zamierzam pana przekonać, że będzie to ryzyko opłacalne. No lekkie ryzyko jest w sumie, bo nie mamy nic wspólnego z piłką nożną jak na razie. Jesteśmy kompletnie nieznanym jegomościem z Polski jeszcze, który wylądował w Azji. No okej, chcą tutaj lepszego managementu, jeśli chodzi o budżet płacowy. Czy damy sobie radę? Tak, dam sobie radę bezproblemowo. Praca w trudnych warunkach. Tak, jestem pewien, że damy radę. Czy jest coś, z czego chciałbym być rozliczany? No i w sumie tutaj nie będziemy się do niczego ograniczać na początku. Przybliżona wartość 6000 funtów. Wydatki na wynagrodzenia 11 150 tygodniowo wydają. Średnia płaca 323 funty tygodniowo. 6000 jest wartości, tak więc nie wiem, czy w tym klubie są pieniądze. A potrzebne nam są pieniądze po to, żeby robić licencję. I czy coś chce, nie mam żadnych życzeń. I to wszystko. No to dobra, czekamy na odpowiedź. No i moi drodzy, dostaliśmy ofertę. Jest pierwsza oferta właśnie od Persebo Madura FC, czyli drugiej ligi indonezyjskiej. Tyle, że jeszcze tutaj pojawiła się jedna drużyna, Barito Putra, która jest w indonezyjskiej pierwszej lidze na 17 miejscu. No nie za dobrze im teraz idzie. Są przedostatni w lidze. To jest 24 szczebel w reputacji rozgrywek, a druga liga to jest poziom dopiero 46. Tak więc nawet jeśli byśmy wygrali indonezyjską pierwszą ligę, ta liga nie będzie się nam zaliczała do tego głównego wyniku, który musimy osiągnąć w tym wyzwaniu, bo reputacja rozgrywek danego kontynentu to musi być top 10 lig, muszą być jedne z najlepszych lig na danym kontynencie, żeby je brać pod uwagę. Taka indonezyjska, no chyba że reputacja wzrośnie, no to wtedy do top 10. Top 10 i tego się trzymajmy. Tak więc ja myślę, że na razie jeszcze odłożę decyzję o tydzień. Zgadzają się na odłożenie decyzji i chciałbym jeszcze poczekać tutaj na odzew Barito Putry, bo jak mogę pójść ligę wyżej na początek, no to mógłbym z tego skorzystać, tak więc poczekamy, zobaczymy. No i dobra, długo nie trzeba było czekać. 17 kwietnia dostajemy informację, że właśnie Barito Putra zaprasza nas na rozmowę kwalifikacyjną, tak więc to myślę, że będzie bardzo podobnie wyglądało, tak więc czekamy na ofertę z pierwszej ligi indonezyjskiej. Wartość tego klubu, z którym właśnie rozmawiamy, jest zdecydowanie wyższa niż poprzedniego, który składał nam ofertę kontraktu. 1 400 000 funtów. Wydatki na wynagrodzenia 17 160, średnia płaca w sumie nie dużo wyższa niż w tamtym klubie, no ale zdecydowanie więcej tutaj jest pieniędzy. No i mamy akurat pytanie, że gdybyśmy zostali zatrudnieni, chcą środka tabeli czy coś więcej. Dobra, ja myślę, że tutaj będę obiecywał złote góry, bo naprawdę chciałbym się dostać do tego klubu, tak więc będzie walka o miejsce w górnej połowie tabeli. Budżet transferowy w wysokości 475 tysięcy funtów. No i mi to odpowiada. Zdecydowanie. 45 tysięcy na płacy, a wydajemy 17. Też mi to spokojnie wystarczy. No i nie mam żadnych życzeń. Dziękuję bardzo. O, nawet jesteśmy tutaj wspomnieni w gazecie, że byliśmy na rozmowie motywacyjnej z Barito Putra. I jeszcze mamy, proszę bardzo, jeszcze jakiś dziennikarz się tutaj do nas odezwał. Czy chce się odnieść o niedawnych rozmowach z innymi klubami? No tak, jestem gotów na otwarcie kolejnego etapu mojej kariery, więc aktywnie działam w tym kierunku.
Przykrą informację tutaj niestety dostałem. Nagłówek. Barito Putra Kasi wyśmiany przez kibiców. Cholera. No niestety, jednoznacznie negatywnie ustosunkowali się do zainteresowania tą posadą, jakie zadeklarował Damian Kasi. Ich zdaniem klub nie powinien brać pod uwagę jego kandydatury i kontynuować proces selekcji kandydatów. Dobra, mamy ponowną ofertę z drugiej ligi indonezyjskiej. No jak zaprosili nas na rozmowę kwalifikacyjną z pierwszej, co prawda zostaliśmy wyśmiani przez kibiców, ale zobaczymy. Może nie będzie to miało aż takiego wpływu i dostaniemy jednak ofertę z tej pierwszej ligi, tak więc jeszcze bym tutaj opóźnił o tydzień. Tak jest, zgadzają się na odłożenie decyzji, tak więc mamy jeszcze tydzień, no i trzymajmy kciuki. Tak jest, moi drodzy, 28 kwietnia o 9 rano wpłynęła nam oferta z Barito Putra, czyli pierwsza liga indonezyjska. 1300 funtów tygodniowo nam oferują na start na rok do 2019 roku i redukcja zarobków po spadku z najwyższej ligi 35%, czyli zakładają, że możemy spaść, no bo w sumie jesteśmy teraz na przedostatnim miejscu. Budżet transferowy nawet troszeczkę większy, 480 tysięcy, no dobra, nie ma się co zastanawiać, bierzemy to, jeszcze zobaczmy stabilność posady, no nie ma nic więcej, tylko kluby indonezyjskie, tak więc dobra, finalizujemy tę ofertę. Maksymalnie 3600 nawet mógłbym tutaj chcieć, ale 1300 mi spokojnie wystarczy tygodniowo. Tak więc finalizujemy. No i mamy pierwszy klub w naszej wielkiej przygodzie w Football Managerze 2019. Część fachowców na pewno uzna za olbrzymią niespodziankę fakt, że działacze klubu Barito Putra postanowili, by nowym menedżerem zespołu został Damian Kasi, anonimowy Polak, którego pierwszym przeciwnikiem już jutro będzie Madura United. Co ty gadasz? Madura United, czyli z tego samego miasta chyba są te dwie drużyny, ta z drugiej ligi, do której też nas chcieli. Nie prowadził do tej pory żadnego zespołu. Niemniej jednak Kasi zadeklarował, że nie boi się wyzwania wiążącego się z pracą na stadionie 17 May i zamierza szybko pokazać, co potrafi. He replaces previous manager Jackson Thiago. Kontynuujemy wstydliwą serię 7 ligowych spotkań bez zwycięstwa. A 18 miejsce w tabeli oznacza, że czeka ich jeszcze wiele pracy. Putra przegrało 3 spośród 5 ostatnich meczów ligowych. I przypomnijmy sobie, ja im tutaj obiecałem w rozmowie kwalifikacyjnej, że będziemy tutaj walczyć o górną połowę tabeli. No, zobaczymy. Ok, witają się z nami. Tak jest. Wszystko fajnie. Bierzemy udział w spotkaniu. Tutaj też za dużo się nie zmieniło, tak więc ja to szybciutko przelecę. No i właśnie, rozmowa pierwsza z asystentem i zobaczmy, jakiego mamy tutaj asystenta, zdolność do adaptacji, jaka ma w ogóle kontynentalną licencję pro. No z takim asystentem mogę tutaj zebrać troszeczkę doświadczenia. Ocena umiejętności i potencjału w sumie nie najgorsza. 10-7. Bywały gorsze, uwierzcie mi, bywały gorsze w poprzednich karierach. Tak więc no, nasz asystent, no zaraz się wszystkiemu przyjrzymy spokojnie. No dobra, więc sprawdźmy, co tu tak naprawdę w klubie się dzieje. A więc mamy tutaj przyszły transfer, ale to z naszego klubu, Fire Handika, który no, wydaje mi się, że jest dobrym zawodnikiem. Wartość 300 w sumie funtów. Tak więc ja sobie go mogę kupić. 6,35 ocena jak na razie w meczach. Tak więc pozbywamy się go za darmo z klubu. Aaron Evans to jest wypożyczony zawodnik. Czy możemy go ściągnąć? Nie możemy ściągać niestety wypożyczonych. A w naszym klubie w tym momencie wypożyczony Tamas Jafri, napastnik. Kurde, naprawdę to może być dobry klub. No co prawda nie idzie im na razie, ale odkąd przyszedł Damian Kasi, będzie już tylko lepiej. Dobra, zobaczmy co tutaj jeszcze. Tą Tactics Induction opuścimy na razie. No i ogólna charakterystyka, czyli raz wygrali indonezyjską drugą ligę. Dwa razy, ale coś tutaj się zmieniło od 2008 roku. W roku 2012, tak jest, pierwsze miejsce. I od 4 sezonów, 5 sezon właśnie w indonezyjskiej ekstraklasie, ale wcześniej tutaj też dobrze sobie radzili. Rok założenia 1988, jest status profesjonalny zawodowy, reputacja 1,5 gwiazdki. Czyli też nie jest źle. Poprawny stan finansów. No tak, zobaczmy sobie jak tam finanse. 321 tysięcy
w tym momencie na koncie, to mamy więcej w budżecie transferowym niż mamy na koncie. Zobaczmy sponsorów. 725 tysięcy w sumie nam płacą rocznie, tak więc bardzo dobrze. I prognoza, no niestety za 3 sezony niby będziemy mieć ćwierć miliona funtów na minusie, ale postaramy się, żeby tak nie było. Przejdźmy do składu. Myślę, po pozycjach zaczniemy sobie obserwować, co tutaj się dzieje. Albo po wartości zobaczmy, chociaż ta wartość tutaj nie jest, widzę, jakaś wygórowana. Dobra, po pozycji, a więc bramkarze. Dian Agus Prasetio. Zobaczmy, dobre chwytanie, wyjścia do piłki, zasięg wyskoku nie najgorszy. 183 cm wzrostu, 76 kg. Okej, okay, niech będzie. Aditya Harjan. Bardziej doświadczony chyba zawodnik, no ale też tutaj nie błyszczy za bardzo. No, to są nasi bramkarze. Środkowy obrońca, Rivki. Dobre krycie, ale odbiór piłki naprawdę słaby. Jest szybkim zawodnikiem, ale mało silnym i mało skocznym, co na środkowego obrońcę. No niestety, już go tutaj dyskwalifikuje. 180 cm wzrostu, no ta skoczność mogłaby być lepsza, nad tym też trzeba będzie popracować. Alfred Priadi. Kolejny środkowy obrońca, ale jeden siły, naprawdę jeden siły, 25 lat już tego zawodnika, bardzo słabe oceny. No za to bardzo szybki jest, dobry odbiór piłki, dobre decyzje, przewidywanie, ustawianie się. No ta siła go tutaj też dyskwalifikuje, cholera. Dobra, Jajang Sukmara, lewy obrońca, ale potrafi też grać na środku. I na prawej stronie obrony, jednak dużo lepiej na lewej stronie. Bardzo dobry odbiór piłki, dobra gra głową, skoczność w sumie tylko 674 cm wzrostu, ale pamiętamy Weizagę, który miał 160 kilka centymetrów i strzelał bramki głową normalnie, tak więc to nieważne. Sukmara, lewy obrońca. Hansamu Yama, czyli tam podpatrzyłem raporty, najlepszy nasz środkowy obrońca, no bez dwóch zdań. Ile ty jesteś wart? 41,5 tysiąca, czyli pewnie jeden z najbardziej wartościowych zawodników w tym klubie. Doskonałe atrybuty dla obrońcy, gra głową, krycie, odbiór piłki 14, 12, 13. No, demonem szybkości nie jest, ale powyżej 11, tak więc spoko. Doskonałe decyzje, przewidywanie, ustawianie się. Jest dobry, chociaż w tych 7 meczach jak na razie w lidze nie pokazał się z najlepszej strony. Roni Beroperaj, kontuzjowany zawodnik, lewy obrońca, dośrodkowania 3, za to bardzo szybki, dobry ma odbiór i dobre decyzje. Jak na razie jeden występ w naszym klubie, no i wraca po kontuzji, tak więc zobaczymy sobie go. Aaron Evans jest właśnie wypożyczony, tak więc na razie nieważne. Firli Apriansa, środkowy pomocnik. No znowu decyzje, no widzę, że nasz zespół jest dobry pod względem decyzji, tak więc trafne decyzje na boisku, no i na tym będzie można coś już tutaj opierać. Dobre podania, przyjęcie piłki i pracowitość, fizycznie też nie wygląda najgorzej, chociaż mało siły. Fajar Handika, środkowy pomocnik, ale właśnie przechodzi do Persi Bandung. 30 czerwca 2018, czyli no jeszcze będziemy go mieć przez 2 miesiące. No okej, okay. Nioman Sukaria, kolejny środkowy pomocnik. No, chyba jeden z lepszych. 6 spotkań jak na razie, też bardzo słabe oceny. Podania na wysokim poziomie, przyjęcie piłki, pracowitość, przyspieszenie, wytrzymałość, szybkość. Też widzę, że mamy szybkich zawodników, tak więc już dwie rzeczy, na których można już jako taką taktykę opierać, prawda? Paulo Sitangak, środkowy pomocnik, też bardzo dobry. No myślę, że Sitangak razem z Sukarią tutaj w środku pola. Przyjrzyjmy się jeszcze temu zawodnikowi. No bardzo mało grał w tym sezonie jak na razie. Bardzo dobre podania, decyzje, pracowitość. No i też fizycznie nie najgorzej, chociaż ta siła i skoczność bardzo, bardzo niska, 172 cm, 62 kg, no takie chucherko, ale potrafi grać, technika, strzały z dystansu, podania, wysoki poziom. Matias Cordoba, to już bardziej ofensywny zawodnik, ofensywny pomocnik środkowy i zobaczcie, co tu się dzieje, no gwiazda naszego zespołu, doskonały zawodnik, bardzo dobry technicznie oraz psychicznie, fizycznie już
Nie do końca, ponieważ 33 lata, już końcówka kariery tego zawodnika, no i zdecydowanie najlepszy zawodnik w tym zespole, 5 gwiazdek. No, tak więc na nim też trzeba będzie opierać nasze ofensywne akcje. Marcel Sacramento, środkowy pomocnik, ale też może zagrać na OPS-u czy na, jako napastnik środkowy, no ale najlepiej się spisuje na środku pomocy. Rzuty karne, technika podania, dribbling, błyskotliwy jest, bardzo pracowity, świetna współpraca, fizycznie też wygląda bardzo dobrze. Dobra ocena, jak na tak słabo spisujący się zespół, jak na razie w lidze, 6,93. No, widzę, że tutaj zaczęliśmy w lepszych zawodników już uderzać, tak więc no, Cordoba i Sacramento naprawdę spoko zawodnicy. Fandi Mohtar, prawy skrzydłowy. Słaby, cienki bolek, jak na razie jedna asysta, raz gracz meczu. Mohtar, ta Musia Free, czyli właśnie ten wypożyczony napastnik. No i mamy tutaj, widzę, aż pięciu napastników, z czego no jeden jest wypożyczony. Samsul Arjew. No taki sobie, 33 lata. No w sumie jeden mecz, jedna asysta. Fabrizal Dillach. No też taki sobie. I Mariando Urapa... Co? Mariando Urapmabin. Tak nazywa się ten napastnik. No i jednak stwierdzam, że napastników mamy tutaj słabych. Bardzo słabych. Tak więc może nawet pożegnam się, powiedzmy, z dwoma jakimiś najsłabszymi napastnikami i kupimy tutaj kogoś lepszego. No mamy aż 480 tysięcy na transfery, a zobaczcie, średnią wartość naszych zawodników to gdzieś w okolicy, no ilu, 20 tysięcy funtów. No możemy tutaj naprawdę ciekawych zawodników sobie do klubu sprowadzić. Czy to wszyscy? Tak, to wszyscy. Zobaczmy jeszcze U21, co tutaj się dzieje. No i już widzę, że mamy też ciekawych juniorów. Dona Saputra. Środkowy napastnik, no ale słabszy od nawet słabych napastników z pierwszego składu. Dimas Ardika, środkowy pomocnik, 19-letni, no piękny występ w meczu towarzyskim, no i zobaczymy, zobaczymy. Sandy Firezal, prawe skrzydło. Właśnie, nie za dużo skrzydłowych w pierwszym składzie. Niko Fadillah, środkowy obrońca. Rafis Jaharil, środkowy pomocnik. Dandi Maulana, prawy obrońca. No nie najgorszy, na drugim miejscu w tym momencie, z dobrym potencjałem. Riyandi też na dwie gwiazdki obecnie. No i tutaj już słabsi zawodnicy, chociaż Novrianto, on jest teraz na 2,5 gwiazdki umiejętności. 4 mecze zagrał, 6,22, no bardzo słaba ocena, ale nie najgorzej wygląda. Jest też na czwartym miejscu w naszym klubie na tej pozycji. No dobra, U18 tutaj niestety nie ma nikogo. Dobra, moi drodzy, co jeszcze byśmy sobie tutaj zobaczyli w tym odcinku? Sprawdźmy jeszcze skrzynkę, co tutaj się dzieje. No właśnie, obiekty młodzieżowe tylko 1,5 gwiazdki, kiepskie obiekty młodzieżowe i baza treningowa, podstawowe obiekty treningowe. Tutaj też pasowałoby to wzmocnić. No ale na razie tylko te 321 tysięcy i będziemy tracić pieniądze. Dobra, co jeszcze zobaczymy to w rozgrywkach? Ile tutaj pieniędzy w ogóle płacicie w Indonezji? Okej. Okay. Za ostatnie miejsce 80 i co 5 tysięcy do miejsca pierwszego do 165 tysięcy funtów za sezon. No i kurde, no nasz pierwszy przystanek w Football Managerze 2019 to indonezyjska pierwsza liga. Zobaczmy jeszcze kalendarz, jak to tam wyglądało. Czyli no w sumie 3 remisy jak na razie w tym sezonie i 4 porażki. Co nam daje ostatnie miejsce na dzień 28 kwietnia. I tak jak mówiłem, właśnie 3 remisy, 4 porażki, bilans bramek minus 8, 3 punkty naszego klubu. No i tutaj poza strefą spadkową miejsce 14 to już 9 punktów, czyli no trzeba będzie zacząć tutaj wygrywać, albo chociaż no remisować, ale wygrywać też trzeba będzie, żeby uchronić się przed spadkiem, co będzie naszym celem numer jeden jak na razie. No i dobra, moi drodzy, teraz czeka mnie tutaj solidne przygotowanie mojego zespołu, czyli oczywiście taktyka, a właśnie jeszcze spójrzmy na sztab, bo tutaj nie zajrzeliśmy. Czyli na przestrzeni ligi pod względem
defensywy jesteśmy powyżej średniej, bo ja mam w sumie defensywę na poziomie 4. Jeśli chodzi o ofensywę, jesteśmy na 7, jesteśmy średni. I tutaj jeszcze kierowanie zespołem na poziomie 10. Reszta, jesteśmy bardzo słabi, a pod względem techniki jesteśmy najgorsi. Jeśli chodzi o zespół do spraw rekrutacji, też jest słabo. Prezentacja danych na miejscu 8. I jeśli chodzi o fizjoterapeutów, jesteśmy najgorsi. Mamy jednego fizjoterapeutę ze zdolnościami medycznymi 3, więc tutaj trzeba będzie szybciutko kogoś zatrudnić. No i dobra, tutaj pewnie i tak się nasz sztab zmieni, ja to sobie powymieniam. No i teraz tak, już jutro mamy zaplanowany mecz pierwszoligowy właśnie z Madurą United, czyli no ja nie mam za dużo czasu. Trzeba będzie ustawić taktykę, trzeba będzie jeszcze porównać nasz zespół z całą ligą, mądrze ustawić właśnie taktykę i zacząć zdobywać punkty. Nasze dwa kolejne występy to będą mecze w domu. No i dobra, moi drodzy, to by było myślę wszystko w tym pierwszym odcinku. W następnym już będziemy grać mecze ligowe. Tak więc myślę, że wrócimy do tego, co najbardziej lubiliście, czyli w każdym odcinku po 5 spotkań wszystkie mecze sobie lecimy. No i tak zagramy sobie ten Ultimate Football Manager Challenge. Dobra, moi drodzy, to by było wszystko. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. No i do zobaczenia jutro na streamie i pojutrze w kolejnym odcinku Football Managera 2019. Trzymajcie się. Siemano.